Do katastrofy budowlanej doszło dzisiaj w godzinach rannych. Na tę chwilę nie wiadomo, ilu jest ludzi pod gruzami. Wydobyto 6 osób, 2 z nich to ofiary śmiertelne. Prawdopodobną przyczyną był wybuch gazu. Służby robią co mogą, aby odnaleźć żywe osoby, mówił na briefingu prasowym wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak. Trudno ustalić liczbę osób, jaka w chwili tragedii przebywała w budynku. Wiadomo, że zameldowanych tam było 17 osób. Ewakuowano mieszkańców okolicznych budynków. Na miejsce katastrofy udała się minister Anna Zalewska. Zaangażowano 23 zastępy straży pożarnej, grupy poszukiwawcze z Wałbrzycha i Wrocławia oraz psy ratownicze. Jak powiedział nam prezydent Szełemej, do szpitala w Wałbrzychu nie trafił nikt z poszkodowanych w tragedii, oprócz jednego z gapiów, który skręcił nogę. Prezydent Wałbrzycha zadeklarował wszelką pomoc burmistrzowi Świebodzic. Według świadków zdarzenia odgłos wybuchu słychać było z odległości 1 kilometra.